Lecimy. A w samym środku zielonej przestrzeni wznosił się kamienny stół. Była to olbrzymia płyta z szarego kamienia, wsparta na czterech głazach. Wyglądała na bardzo starą. Pokrywały ją dziwne ornamenty i znaki, przywodzące na myśl litery jakiegoś nieznanego alfabetu. Z boku na zielonej murawie rozpięto wielki namiot. Był to wspaniały widok, zwłaszcza teraz, gdy prześwietlały go promienie zachodzącego słońca. Namiot z żółtego jedwabiu, ze szkarłatnymi wiązaniami i drążkami z kości słoniowej. Nad nim, na wysokim maszcie, pobłyskiwał proporzec z czerwonym lwem, wspiętym na dwułapach, powiewający w bryzie od dalekiego morza, chłodzącej im łagodnie twarze. I kiedy tak stali, urzeczeni tym widokiem, usłyszeli muzykę dochodzącą z prawej strony. A kiedy się obrócili, zobaczyli, czyli to, co było celem ich wędrówki. W środku półkola, utworzonego przez tłum najróżniejszych dziwnych istot, stał Aslan. Były tam nimfy leśne i nimfy wodne, driady i najady, jak je zwą w naszym świecie, z instrumentami przypominającymi harfy. To właśnie spod ich palców płynęła owa słodka muzyka. Były tam również cztery wielkie centaury. Od pasa w dół przypominały rosłe konie używane na angielskich farmach. Od pasa w górę groźne, lecz wspaniałe olbrzymy. Były tam również jednorożec, byk z głową mężczyzny i pelikan i orzeł i wielki pies. Tuż obok Aslana stały dwa leopardy. Jeden trzymał koronę, drugi sztandar. Jeżeli chodzi o samego Aslana, to ani dzieci, ani bobry nie wiedziały, co robić i lub co powiedzieć, gdy go zobaczyły. Temu, kto nigdy nie był w Narni, trudno pojąć, że coś może być jednocześnie i dobre, i groźne. A jeśli dzieci nigdy by w to nie uwierzyły, to teraz były wyleczone ze swojej niewiary. Kiedy spojrzały na twarz Aslana, dostrzegły tylko błysk złotej grzywy i jego wielkie, królewskie, poważne i przenikliwe oczy. Trwało to krótko, bo każdy z nich zdało sobie szybko sprawę z tego, że nie może patrzeć w te oczy. Ogarnął je dziwny lęk. No dalej, szepnął pan Bóbr. Nie, syknął w odpowiedzi Piotr. Pan najpierw. Nie, synowie Adama przed zwierzętami, wyszeptał znowu pan Bóbr. Zuzanno, Piotr zwrócił się po cichu do siostry. Może ty? Panie mają pierwszeństwo. Nie. Ty jesteś najstarszy, odpowiedziała. I oczywiście im dłużej to trwało, tym bardziej czuli się zmęczeni. Wreszcie Piotr zrozumiał, że to jednak jego chwila. Wydobył miecz z pochwy, podniósł go w geście pozdrowienia, wycedził przez zęby do reszty. Dalej! Razem naprzód! I podszedł do lwa i powiedział. Przyszliśmy, Aslanie. Witaj, Piotrze, synu Adama, odpowiedział Aslan. Witajcie, Zuzanno i Łucjo, córki Ewy. Witajcie, bobrowie. Jego głos był głęboki i bogaty i w jakiś sposób napełnił ich spokojem. Już nie czuli zakłopotania i lęku, kiedy tak stali przed nim i nic nie mówili. Ale gdzie jest czwarty? Zapytał Aslan. Próbował ich zdradzić i przeszedł na stronę białej czarownicy, Aslanie, powiedział pan Bóbr. I wtedy coś kazało Piotrowi z siebie wydusić. To częściowo moja wina, Aslanie. Byłem zły na niego i myślę, że to go popchnęło w niedobrą stronę. A Aslan nie powiedział nic, aby Piotra oskarżyć lub potępić. Lecz tylko stał, patrząc na niego swoimi wielkimi, nieruchomymi oczami. I wszyscy odczuli, że nie ma tu już nic więcej do powiedzenia. Aslanie!
Proszę cię bardzo, powiedziała nagle Lucja. Czy nie można nic uczynić, aby uratować Edmunda? Wszystko zostanie uczynione, rzekł Aslan. Chociaż może się tak okazać trudniejsze, niż ci się zdaje. I znowu zamilkł na jakiś czas. Aż do tej chwili wydawał się Lucji przede wszystkim niezwykle królewski, silny i pełen spokoju. Teraz pomyślała, że jest również z jakiegoś powodu smutny. Ale chwilę potem to wrażenie minęło. Lew wstrząsnął grzywą, klasnął w przednie łapy. Cóż to za straszne łapy, pomyślała Lucja. Dobrze, że chociaż ma schowane pazury. I powiedział. Ale tymczasem przygotujmy się do uczty. Panie, niech zaprowadzą córki Ewy do namiotu i pomogą im we wszystkim. Kiedy dziewczynki odeszły, Aslan położył łapę na ramieniu Piotra. Pazury miał oczywiście głęboko okryte, ale chłopiec ugiął się pod jej ciężarem. Chodź ze mną, synu Adama. Pokażę ci z oddali zamek, który będzie twoją królewską siedzibą. Poszli ku wschodniemu brzegowi szczytu. Piotr wciąż z mieczem w dłoni, skąd rozciągał się wspaniały widok. Słońce zachodziło za ich plecami i cała kraina u ich stóp zalana była czerwono-złotym światłem. Lasy, wzgórza, doliny i wijąca się jakby srebrny wąż wielka rzeka. A daleko, daleko poza tym wszystkim było morze, a za morzem niebo pełne różowiejących już obłoków. A tam, gdzie kraina Narni graniczyła z morzem, u ujścia wielkiej rzeki, jaśniało coś złociście na niewielkim wzgórzu. Był to zamek, a blask pochodził z odbicia promieni słonecznych w jego oknach. Lecz Piotrowi wydawało się, że to wielka gwiazda spoczywająca na morskim brzegu.